Aaron, ten mecz zaczął się dla was no fatalnie, 0-15. Co się stało? Bardzo źle zaczęliśmy, moim zdaniem takie małe błędy, które zrobiły to, że nasza koncentracja opadła od samego początku. Na szczęście znamy ten sport, gramy już od wielu lat, więc wiadomo, że mecz nigdy nie jest skończony do ostatniej sekundy i wiedzieliśmy, że jeszcze mamy dużo czasu, żeby się odrobić. Odrobiliśmy się dosyć szybko, więc to nam pomogło, żeby móc się skoncentrować na trzecią i drugą połowę, na trzecią kwartę i drugą połowę całą. No i tak jak mówisz, jeszcze przed końcem pierwszej połowy zdołaliście wyrównać, wyjść na prowadzenie. Potem przez długi okres ten mecz był taki wyrównany dosyć. Te różnice punktowe wynosiły 2 punkty. No kluczowa była końcówka trzeciej kwarty i początek czwartej. Tak, tak. Myślę, że graliśmy bardzo solidnie razem w drużyną. Jak widać, mamy wielu graczy powyżej 10 punktów, więc myślę, że dobre zwycięstwo dla nas wszystkich, drużynowe zwycięstwo, więc fajnie, jest fajnie. Jesteście taką drużyną w tej lidze, która w tym sezonie w zasadzie jest bardzo równa i to pod względem wyników i to pod względem tego, jak prezentujecie się na parkiecie. To chyba jest klucz do waszego sukcesu w tym sezonie. Tak, tak, tak. Tak jak odpowiedziałem na poprzednie pytanie, gramy wszyscy razem. Co mecz inny gracz najwięcej punktów rzuca. Więc nie zależymy od jednego albo dwóch graczy. My to wszyscy razem gramy w obronie jak w ataku i to moim zdaniem jest jeden z naszych silnych punktów i dlatego w ciągu całego sezonu jesteśmy albo pierwsi, albo raz tam czy dwa byliśmy na drugim miejscu, ale normalnie trzymamy się na szczytach, więc myślę, że to jest klucz naszej drużyny. After the last two defeats, your coach said that you've got some problems in offense. Today you begin with 15-0, so the beginning of this match was very good. Yeah, definitely. You know, we knew the problem from the last two games, you know, that we lost. We wasn't really moving the ball. So, you know, tonight I think, you know, at the beginning of the game and the entire game, you know, we moved the ball really well, you know. So, like I said, as long as we continue to improve, you know, we fixed that part of our game. And like I said, we think we can build off of it. You know, I know we lost three games in a row, but you know we'll be fine in the long run. What happened after that first 3 or 4 minutes? You were overconfident, or you lost your concentration? Can you tell what happened? No, I don't think we were overconfident because I mean, you know, it was still early in the game. It was, you know, we still had 3 quarters, you know, to play. So I just think they, you know, they played the same. You know, they kept battling and, you know, they got a couple of easy buckets, and you know, in the second half, they really, you know, beat us a lot on one-on-one penetration. So that was the biggest, you know, the biggest difference in the game. That's one of the hardest, I think, one of the hardest moments for you in this season. I mean, for the whole team, you have to, you know, go back to the game and win against Stelmet next week. Yeah, definitely. You know, it's definitely a big game. We definitely don't want to lose 4 in a row. And like I said, I know these guys in the locker room, they're going to be ready. You know, I'm going to be ready. And I definitely think we're going to come out and play how we've been playing.